Siema! Z tej strony Dominik! Witam Was w Farming 19! W dzisiejszym odcinku wydam dla Was modyfikację, która leży już na moim dysku w ciul czasu. Mianowicie robiłem ją na początku premiery, daty wydania, publikacji Farminga 19, styczeń 2019 jakoś. Wtedy złożyłem sobie nowego kompa. Wiecie, nowy farming, nowy komp, trzeba coś zrobić, sobie pograć, a modyfikacji nie było jeszcze polskich, więc sobie tam jakieś te ulepiki składano do fototekstury. Wiadomo, fototekstury w 19 nie są szanowane już. Wiadomo, system tekstury, który ma 10 lat, już jest stary, no ale muszę się pozbyć tych trochę śmieci. I tak też stwierdziłem, że wydam kolejnego takiego ulepika. Nie to, że mówię ulepik. Ulepik, wiadomo, fototekstury, no ale modyfikacja bez błędów jest grywalna, posiada standardowe wszystkie animacje z Farminga 19 oprócz tekstur UDIM i konfiguracji kolorów. Także możecie pobierać, śmiało grać, oceniać i polecać, udostępniać. Wiadomo, fototekstury, będą kciuki w dół, będą hejty, no ale muszę się śmieci pozbyć, tak? No, szkoda mi tego usunąć, bo kiedyś ciągle na tym grałem, ciągle coś tam dłubałem, a modyfikacji mam jeszcze tyle, że mogę co tydzień, co drugi tydzień wydawać, na przemian z poradnikami, z innymi filmikami. Także bez zbędnego teraz gadania, przechodzimy do sklepu. Małe ciągniki. Lecimy dalej. No i mamy... O matko boska. Jeszcze czekajcie. Zaraz się widzimy. Nie zaznaczyłem jednego jeszcze traktora. Dobra, jestem już. Dodałem ponownie. Musiałem wczytać zapis z gry. Nie dodałem jeszcze żółtego koloru. Mianowicie jest to Ursus 902 z napędem, czyli inaczej też 904. Dwie wersje kolorystyczne. Jest to modyfikacja podstawiona pod 80, którą wydawałem już wcześniej. Może, a jest w tym miejscu. Jest jeszcze na moim dysku bardzo dużo takich Ursusów, jeszcze większych od tego, takich podstawek na tych samych praktycznie konfiguracjach. Więc jeżeli będziecie chcieli, żebym też wam to wydał, bo mi to tylko leży, już teraz to przeszkadza w sumie, to zostawcie kciuka w górę, udostępnijcie filmik, napiszcie w komentarzu, a na pewno będziemy to wydawać co tydzień, co dwa, na przemian z innymi filmikami, żeby było też to sprawiedliwe. Także zaczynamy standardowo od samego logo, czy są błędy, czy nie ma. Mianowicie w moich modyfikacjach nigdy nie było błędów i nie będzie, wiadomo, kto wie, to wie, że moje modyfikacje są czyste. No, nie powala, żadnych animacji na Simple IC, czy animacji dźwięków, czy więcej konfiguracji, no nie ma. Nie powala ta liczba, czy to nie jest taki mod jak Bizon, chociaż mam też takie modyfikacje, coś w stylu Bizona, jakieś ursusy na fototeksturach zrobione, z animacjami, że tam wszystkie są animacje. No, ale na razie tego nie będę udostępniał publicznie, zobaczymy co dalej będziecie robić z czyjąś pracą, czy będziecie kraść, czy dacie sobie spokój. Jeżeli będzie coraz lepiej, to może kiedyś coś tam człowiek pomyśli nad tym. Dobra, bez zbędnego pierdolenia, błotniki. Brak błotników z błotnikami. Oczywiście jak założymy napęd, to też mamy tą samą konfigurację. Widzimy. To ja sobie zrobię tego jako 904. Obciążniki koła tyłu. Oczywiście to są te same co w poprzedniej 80. Lusterka. No i mamy tu dwie konfiguracje. Mamy lusterka stare i nowe. One gdzieś tam nieraz pokazują coś, co jeszcze zależy jak są ustawione. Nie pamiętam jak to już było, no ale... Ale fajnie on wygląda w tych lusterkach, nawet i w tych lusterkach też fajnie wygląda, więc sobie zrobię takiego. Konfiguracja silnika, czy to są naklejki? To nie jest silnik, to jest naklejki, jeden silnik jest. Bez naklejek, naklejki 902, naklejki 904, wiadomo, mój wujek ma Ursusa 902 z ściętą maską, a ma na nim naklejki 904, no i ludzie nieraz tam piszą, hejtują, że o, Ursus 904 bez napędu, to za złom czy ulep. Nie, to jest po prostu taka naklejka, więc też co możecie tak zrobić, wybrać sobie naklejkę jak chcecie, to jest tylko naklejka i później w garażu wam traktor ma nazwę Ursus 902, 904, żółty, czerwony, bez naklejek i tam takie pitulenie, oszopienie. Lecimy dalej. Konsola ładowacza. Bez konsoli jest konsola Tour 12 od Karasia oraz jest konsola Tour taki jak jest oryginalnie w grze. Oczywiście położenie się zmienia, tak jak powiedziałem to na poradnikach. Jeszcze z tego miejsca też chcę powiedzieć coś na temat poradników. W prawym górnym rogu będziecie mieli kartę do wszystkich poradników, czyli takiej playlisty. Jeżeli będziecie chcieli do niego mieć Simple IC i mieć dynamiczną kamerę jak w moim Bizonie oraz z Farmerem, czy dźwięki czas animacji, jakiś typ otwierania, czy co tam jeszcze będziecie chcieli,
Wszystko znajdziecie na moich poradnikach, będziecie mogli je samemu dodać, nauczyć się bez żadnego problemu, a na pewno poradników będzie coraz, coraz więcej. Także spokojnie, rozkręcamy się. Jestem po operacji, siedzę w domu, dużo nie mogę robić, ale coś tam zawsze dłubię, coś tam jak mam chęć, siłę i w ogóle to także i tak siedzę w domu, i tak siedzę w domu, więc postaram się dla was coś tam budnąć ten kanał i te modyfikacje z dysku, te śmieci powalać. Nawet jak dobrze pamiętam, gdzieś jest rama, calutka rama już wymodelowana do ostrówka, wystarczy ją zamontować do 60, zrobić do niej jeszcze tylnią koparkę i przedni ładować, tam kabinę jeszcze. Także nawet ramę jeszcze z czasów 15 gdzieś mam model na dysku. Że multum mam tych modyfikacji, których nie chcę jeszcze pokazać, bo wiadomo, jak pokażę, to zaraz będzie, że wydaj, a jak nie będę chciał wydać, to będzie, że o, dlaczego nie wydajesz. Pochwalić się mogę, możecie mi nie wierzyć, ale przyjdzie czas i taki dzień, że kiedyś to pokażę, a nawet może i wydam. Po prostu muszę mieć chęć i czas to dokończyć. Wiadomo, ostrówka nigdy nie było do farminga. Model jest kanciaty, bo to jest czasy 15, pierwsze takie moje modelowanie, coś jeszcze gorsze niż twardek. No i też ten model... No, jest skalowo ok, ale no trochę kanciaty. Może kiedyś pokażę to w jakimś filmiku czy coś. Przechodzimy dalej. Chlapacze z tyłu, bez chlapaczy. Chlapacze krótkie i chlapacze długie, te stare od 80. Myślę, że to nawet wygląda. To jak to tam uważa. Zaczep górny tył, bez zaczepu i z zaczepem. Oczywiście możemy go regulować, zaraz wam wszystko wytłumaczę. Ustawienia kół też pokazywałem. Napęd i bez napędu, oczywiście wszystko ruchome, kardon i tak dalej. Mamy uginanie opon, jak widzicie. Lusterka też działają. No i mamy drzwi zdjęte i założone. Tak jak widzicie, to jest to samo co w 80. jest 2, 4, 6, 7, macz. No jest 9 konfiguracji, więc szału może to nie robi, no ale nieraz modyfikacje ktoś wydaje. Właśnie, jeszcze na temat tych, zaraz wam wszystko wytłumaczę, że wszystko działa idealnie. Jeżeli będziecie znowu pisać, że wam nie działa światła, nie działa wam WOM, modyfikacja moja wam zacina. Widzicie, stałe 60 FPS-ów, nie ma żadnych błędów. Widzicie, to nie jest, to moje modyfikacje na pewno wam nie lagują, gry nic nie robią. Więc jeżeli pobieracie modyfikacje, które ważą 100 MB, 200 MB, 500 MB, to macie już odpowiedź, co wam laguje. Tamte modyfikacje, no ja nie wiem, co w takiej 60, 30 czy innym się jest. 200 MB waży, a ma jedną konfigurację tylko konsoli. Co on tam w sobie ma, nawet tego nie chcę pobierać, bo mi szkoda jest. Nie wiem, co pobiorę, jeszcze jakiegoś wirusa i będę miał syf na kompie. Chociaż mam antywirusy i pobieram nielegalnych stron, jak... Kurwa, po co ja to powiedziałem? Dobra, nieważne. Macie przykład, macie odpowiedź, co wam może psuć grę i zawieszać. Moje modyfikacje są czyste, zaraz wam wszystko udowodnię i... Lecimy dalej, teraz mamy żółtego. Żółty oczywiście też jest czyściutki i tak samo wygląda, po prostu tylko tekstury żółte. Model jest od Marcela i, jak pamiętam dobrze, Roltech. Jeszcze to są czasy trzynastki. Tak, no wiadomo, mówią, że model z trzynastki do dziewiętnastki i że to przeżytek starość. No ale ja, tak jak mówię wam, na początku 19 roku, styczeń, dosłownie styczeń, nie było modyfikacji żadnych. No to ktoś coś musiał zrobić. Zrobiłem sobie modyfikacje, no ale wiadomo, to złodziejstwo takie było 17, że dałem sobie spokój, nie wydawałem. Modyfikacje teraz leżą. Szkoda mi tego usuwać, może się wam przydadzą. Dobra, obciążniki to ja sobie tylko go skonfiguruję tak jak ja tam chcę go mieć. Z zaczepem górnym. Konsola ładowacza, chlapacze, zaczepem górnym, ok. W ten sposób nie ma błędów. 60 FPS-ów stałe jest, żeby się nie umierać. Oczywiście też musi być bypass ziaro i musi być w tym miejscu też logo. Wiadomo, ukradną czy coś. Zaraz będzie multum edycji. A tego nie zawsze usuną i zawsze ten autor gdzieś tam jeszcze zostanie. Oczywiście tak jak standardowo 80 wyglądała. Przód wyżej, dupa niżej. Tak i ta modyfikacja musi wyglądać. No mi się to podobało i tak sobie to kiedyś zrobiłem. Oczywiście możecie teraz pisać, że to trochę śmietnik. No ale może ktoś pobierze, może komuś się to spodoba. Na pewno ktoś jeszcze gra na fototeksturach i ktoś jeszcze na tym będzie grał. Można powiedzieć tych dopalacza gry, czyli inaczej mówiąc shaderach. Zajebiście one wyglądają. Sam mój prywatny fotograf farmingu na shaderach, Agrofarmenci, mieli linki do niego, zapraszam, wbijajcie serdecznie.
robi mi zdjęcia i kozackie są. Kozackie, serdecznie polecam, wbijajcie do niego. Przechodzimy, oczywiście wchodzimy na dzień dobry. Tak wygląda w środku, nic ciekawego, standardowa 80, 902, 904. Odpalanie na klawisz Enter. No i tu są jakieś tam animacje jeszcze sprzed iluś tam lat. Widzicie animacje, jakieś klapka. Teraz tak, otwieranie drzwi na myszkę, jak lewą część myszy i przesuniemy w bok, do góry, do dołu, to wam, nam się otwierają drzwi. Prawą część myszy, jak przyciśniemy i damy do góry, do dołu, to otwieramy, zamykamy. Jak przyciśniemy obydwie myszy, przyciski myszy i damy do góry, do dołu, to nam się otwiera i zamyka szyba, a jak damy w bok lewą, w prawą, to nam się otwiera dach. Jeszcze możemy sobie ustawiać zaczep, a zaraz wam pokażę, nawet teraz pokażę w 80 tej, że jak przyciśniemy w prawy i będziemy przesuwać go w lewo i w prawo, to możemy sobie ustawiać zaczep. O, widzimy. Także to wygląda w ten sposób. Animacje tak jak 80 na tamte czasy to było multum animacji. Pamiętam jak wydawałem linkę, to ludzie się ciekawili skąd ta 80 z takimi animacjami już była. Standardowe animacje, tu nie ma co płakać i się w ogóle jarać. Mam lepsze modyfikacje na dysku, które może kiedyś dostaniecie. No dobra, z takich animacji to wiadomo, widzimy tam jakaś wskazówka, jakieś tam pedały. Tu mamy farmera z taką niby animacją ręki, jako se. Ręki rusza się wraz z wajchą. Wszystko ładnie działa idealnie. Karda też się kręci. Teraz wam pokażę światełka. Te światełka wszystkie ładnie działają. Oraz idziemy kierunkami. Podświetlenie. Także to wszystko działa. Teraz pokażę, czy kupię coś jeszcze. Jakąś bronę, żeby było wszystko w niej. Tak, jeszcze przyczepę kupię, żeby pokazać, że na faktycznie wszystko działa. Bo już mnie wkurzają te durnie, które mi piszą, że nic nie działa. A grają na, nie wiem, może macie taki sprzęt, że naprawdę to jest totalny złom i faktycznie ten taki bizon może wam zawieszać grę, no ale nas dowoli, ile on ma konfiguracji, tak. No i dobra, podczepiamy. Widzimy, że węże, tak jak i WOM się wszystko podczepia, oczywiście wszystko działa. No tak, że to wygląda. To z tego, tej modyfikacji już tyle. Teraz przejdziemy do tej. No oczywiście standardowo na Enter. Otwieranie na myszkę, to co otworzyłem. I teraz lecimy sobie, podczepimy przyczepę, żeby pokazać, że też wszystkie węże, wszystko działa, jak i światła w przyczepce. Widzimy, wszystko działa. I teraz włączę same nawet kierunki. Widzimy, światła. Przejadę się kawałek, żeby były hamulce. Hamulce też działają, widzimy. Wszystko działa. Ursus 902, 904, Bipes z Ziaro, modyfikacja 2019 rok, styczeń, daty dokładnie nie pamiętam. Teraz została odświeżona, co nieco. Na ten odcinek z modyfikacji to będzie wszystko, jeżeli chcecie. Teraz może jeszcze kilka informacji dodam. Pod bizonem zrobiły się nie takie jakby tam hejty i w ogóle powstały. Tak jak pisałem i mówiłem w innych odcinkach, tego samego dnia jak była premiera bizona, ja byłem po operacji. No nie było mnie na premierze, na komentarzach też się nie udzielałem, wiadomo, byłem strasznie osłabiony po ciężkiej operacji. Stali widzowie wiedzą o co chodzi, jak ktoś nie wie jaka operacja i w ogóle, to zapraszam na kartę społeczności, tam jest post ze zdjęciem jak stoję przy Ursusie 1014 mojego wujka. I teraz mam do was takie pytanie, czy robimy taki jakby, no ja wiem jakby to nazwać, że co tydzień jakiś odcinek wpada, jak nie poradnik, to jakaś modyfikacja, jak nie modyfikacja, to jakiś filmik z budowy, z coś tam, z, coś z Wixą, jakiś poradnik inny, od was to zależy. Pobierajcie, grajcie, udostępniajcie, polecajcie, kciuk w górę, subskrybuj, jak nie jesteś nowym widzem. Mam nadzieję, że modyfikacja się spodoba, wiadomo, fototekstury, 19, no trochę brzydko to wygląda, no ale trzeba się śmieci też trochę pozbyć dysku, a na pewno może ktoś to jeszcze będzie chciał przygarnąć. Na pewno taki Haros to przygarnie do swoich filmów. I myślę, że nie tylko on przygarnie, bo też wielu ludzi jeszcze pod tekstury gra. Osobiście mi się tekstury Udim nie podobały, ale już się do nich przywykłem. Zacząłem sobie tam grać na innych, nawet Bizon i so też już mam inne, też inne na dysku modyfikacje na Udimach.
Także to tylko kwestia gustu. Mi się i te tekstury podobają. Ja się wychowałem od Sim Traktora, dokładnie zaczynałem już karierę w RS8, RS2008. Także ja już za sobą mam dużą historię. Pamiętam czasy Boćka, Marcela, Fumskiego, Burnera, Spinacza, Roltechu, właśnie to jego model. Wszystkich pamiętam czasy, także no, ja już jestem stary dat. Na ten odcinek to wszystko. Dziękuję, że wytrwaliście do tego momentu. Zapraszam do pobierania jeszcze raz i siema!